poprzeczkę. Chyba jednak infernalami trzeba było grać. Dobra, szuka gry, zaraz znajdzie. Znaczy oby, bo może się coś wysypał matchmaking i trzeba będzie zrobić przerwę. Też tak mogłoby się stać. O, gra znaleziona podobno. O, i znaleziona faktycznie. Dobra, gramy na Vanguarda. Wysyłasz od razu pieska i robisz workery do 300. I grasz opening w zależności to, jak co to workery do 300? No, zbierasz workery. A, dobra, do dobra, dobra. Miałem w głowie, że mam 300 workerów zrobić. Tak, tak, tak. No mów, sorry. Pieskiem lecisz do niego i w zależności co zobaczysz, to taką reakcję grasz, dlatego zbierasz do 300. A, okej, okay, 300 okay. Pozwala ci postawić na Rax oraz Supply Depot. Dobra. I co widzisz? Nic. Nic nie widzisz, czyli chłopak gra albo nie wie. Idzie bazę stawiać? Nie pozwolą bazę stawiać. A nie, idzie Raxa stawiać. Nie. A Raxa. A Rax. A czyli grasz te trzy Rax into. Into Supply Depot. Nie? Ale też na rampie? Tak, na rampie. I dwoma. A, i daje overcharge'a. Tylko. To nie ta kolejność. Musisz zawsze dawać overcharge'a przed postawieniem budynku, bo inaczej workery pracują 50% mniej efektywnie. Dobra, dobra, to ciężko zapamiętać. Nie wiem, czy to bug, czy to nie, supply depot. Lancerów, czy co innego? Tak, lancera to. Supply depot postaw. Już nawet nie musi być wolno, ale to... Nie bój się pieska, on ci nie zrobi krzywdy. Póki nie jest ulepszony. On nie gryzie, to. Idź na weź tego workera do linii mineralnej i idzie ktoś go naprawić. Co dalej budować? Lancera oraz jak będziesz miał już minerały, weźmiesz jednego dwa workery i kładziesz bunkier na dole. Bunkier, okej. Okay. Tak. Tylko tak, żeby sobie bazę nie zablokować, nie? Dobra. To już bierz. Tak, po środku może być. Myślę, że scouta straciłem. To nic. No i jak się ten utworzy, to kancelujesz tego lancera i ekspansję. Aha. Anulować go? Dwa ci wystarczą, to anuluj. Dobra. No jak spójrz overcharge w mainie, musisz tymi workerami tam podejść, żeby one miały efekt 100%, a nie 50%. Dobra. No zrobimy nie, to może raz jak nie, trzeba. Ale... Zobaczymy. No i... Przy rampie jak stoisz, to już masz zasięg. To już jest? Dobra. Tak. No, i idziesz kłaść TCK i zobaczysz jak szybko to poleci. Doskonale. No dość szybko, w sumie rakieta. Dokładnie, tak. No i... Dobra, co robisz, lancery? Teraz workery na gaz. Teraz workery odkładasz na gaz, no. O, żeby zostało 8? Tak, no... Dobra. I dokładasz tego eBaya? Nie? No, do EXO, tak? Kinetic Lab. Tak. I zaczniesz powoli EXO budować oraz upgrade'y do nich. On tam sobie pieskiem polata. I na minimapie widzisz, że zrobił creep campy. A w ogóle lancerów nie robisz teraz? Nie. Dokładaj raksy oraz te. Ta, exo pompuj. I co, dokładaj po 8 na goldach, czy ile? Znaczy po 8 na goldach i potem uzupełniasz, nie? Dobra, dobra. I tylko 4 na gazie? 5. Ale to potem sobie dołożysz, bo nie chcesz. Ile raksów? 3? 3. Mówisz, trzeba wtedy na streamie pisałeś częściej? Tak, o, kurde. No, rozwalił ci drzewka. Ciekawe. Overcharge na boby w mainie i idziesz go dojechać. Na rampie postaw tutaj w tym miejscu tureta, szybciutko. Tymi bobami z overchargem. I wrzucasz tam lancera i pojedynczego. Okay. And you are fine. No i wrzuć tego lancera. No to zablokowałem. Pro play. No i budujesz exo, upgrade do exo zrób.
Widzisz, jeden turret odstrasza człowieka. Tężny. Dobrze. Żeje, bo się człowiek gubi. Myślę, się ulepszenie do Exo robi się już. No i teraz możesz pompować Exo. Jak będziesz miał 100 gazu, chcesz swojego CC-ka ulepszyć. Dobra. Prędko nie będę mieć. On już swojego CC-ka ulepszył, dlatego widzisz tego pieska. Tak, dlatego on tutaj przyleciał ten. Tak, mogę rozwalić? Tak, dobra. Supply block. A to akurat oddaje, że w tej grze możesz tak zbudować supply blocka w szybki sposób. Chyba trzeba robić więcej robotników, czy już tyle mamy? Było robotników więcej. I trzecią bazę zaraz postawisz tam, gdzieś drzewka rozwalił. Dobra. Bez bliżej i bezpieczniej. Czyli tutaj. No i już możesz wyciągnąć 4 workery z naturala, overcharge na bazę i koniec bazy, nie? Raczej tutaj nie zbierać tego, tylko w sumie to nawet kolejną bazę lepiej pewnie nie mieć robić też. No jak chcesz. No i spamujesz dalej to Exo. Supply blocka nie dostaniesz, bo baza się wybuduje. No jak masz 100 minerałów, 100 gazu, to budujesz ulepszonego CC-ka, nie? Dobra. To może teraz? Ryzykownie może tutaj, ale będzie. Zwiększę HP CC-ka o dwukrotnie, więc defensywnie bardziej. Ale no, bumpujesz te Exo, możesz creep campy, jak się zrespią jakieś pójść zrobić. A, on ci turret ja się nie spodziewałem. Ale to pewnie jest jakaś dywersja i mnie zaraz z drugiej strony zaatakuje, cwanie. Nie wiem, ale ciekawa rzecz. Turret, Canon Rush tutaj w 50 minucie. I teraz supply depoty ulepszasz. O, on ci dropa gra. On ci pewnie Marina tam chciał wrzucić czy coś. overcharge na boby, przez co nie zginą ci żaden. No i git. Exo, chcesz fokusować tego Mandibaka, jak będziesz mógł. Dokładaj raksy do 6. Czyli 3. Jeszcze jednego. O! Ale to było w środku, co? Halo, co jest? Co jest? Halo! Człowiek się na mnie nagra, a mój wychodząc z gry nie mogę. Oni mi się podkładają, czy coś się dzieje? Halo? Ktoś mi chciał zrobić tureta w bazie i co? Aha, bo może on nie ekspował, go olinował cały czas. No, te ewaki to dość wysoki. Tyle. Ale zobacz, on zebrał 5600, jakby miał dwie bazy, nie? Chyba musiał mieć dwie bazy. No, musiał mieć dwie bazy. Ale zobacz, o to mi chodzi, te creep campy w early game nic ci nie dają, to jest 200 minerałów. No tak, to jest... tak. Ekspowanie jest lepsze, nawet pro playerzy to robią. A tak, dokładnie. On zrobił, zbierając te obozowiska, te kampy właśnie, 200 tylko sobie tutaj. Siema cokolwiek, witam mocno. Wiedział, z kim grał doskonale. Radex, dziękuję bardzo za suba Twitch Prime'owego. Co to dla ST2, ubogi się pytał chytry. Spokojnie, będzie lepiej, myślę. Jesteśmy optymistami tutaj, o prawie 1700 MMR. Let's go. O, czyli tyle co ja. Oj, już dostałem fajnych ludzi. Widzisz, pokołczowałeś mnie tam dwie gry i już. Ale spokojnie, ty się po 200 traci czasem. Tak? MMR? Jak przegrasz na gościa, który ma 1000 MMR-u przykładowo, to z 200 tracisz. Ale punktów czy MMR-u? Nawet 200 można stracić? Na MMR-u jesteś w stanie stracić. Jest. No dobra, spore wahania. Ale może to dobrze. Ale dopiero... A jak to się mówi? Jak ci się ustabilizuje MMR, to już mniej tracisz, ale na początku zyskujesz te 200 MMR-u, ale tracisz te 200 MMR-u. W StarCraftie też mówili, że pierwsze 25 gier to jest tak naprawdę takie coś, co cię tam w miarę jakoś klasyfikuje sensownie, a potem już tak wolniej. Tak samo jak masz Game Fund znowu i nie masz gry, ale no. Oho. Znalazło, ale nie znalazło. Dobra, chyba trzeba wyłączyć i włączyć, tak? Podobno naprawia to problemy. Dobra. O, mamy Infernala w końcu. Doskonale. Grywalny matchup. Kapa.
Robisz workery do 300, w momencie 300 pulujesz dwa workery, dajesz overcharge, kładziesz bazę naturalu. Dobra, czyli szybko. Pieskiem harasujesz go w mainie, tak. Dobra, dobra, lecimy. W momencie, gdy już wybudujesz CCK w naturalu, to kładziesz Raxa i obok tego Raxa kładziesz bunkier. Przed postawieniem bunkra kolejkujesz lancera i potem tego lancera do tego tureta wsadzisz. To po ekspansji jeszcze będziesz musiał mi tam raz powiedzieć. Spoko, to harasuj te. A, dobra. Jesteś StarCraftowcem, powinieneś jednego chcesz zabić. On sobie utrudnił wydobycie chyba właśnie. No tak. Tą mid farmą i anulował. A, czekaj, bo... To się zastanawiam od kolejności, żeby znowu nie zepsuć. I długo trwa ten overcharge? 30 sekund. A, dobra. Dlatego używasz go w... Oj. Dobrze. Czecek. Używasz go, gdy już na krawędzi są te boby. A, nie? Czyli już bardziej tak na rampie, tam. Dobra, racja. A teraz te kolejne powinny zbierać, czy dobiec, budować dalej ekspansję, te co buduje na bieżąco? Zbierać. Dobra. W sensie te co teraz budują ci ekspansję, kładą teraz Raxa. Teraz? No teraz, jak będziesz miał już minerały. A, dobra. Czyli na 15. No. Albo 14 raczej. Znaczy spluwałeś za szybko workery, więc mniej miałeś minerałów koniec końców. Dobra. Także walla chcesz robić od góry, nie? A, od góry. Tym Raxem. Czyli odtąd? Tak, ale już tam mniejsze, nie? No to na razie mniejsze, następnym razem będzie lepiej. Tak, jak się Rax skończy i dwoma chcesz to budować w ogóle. A, jak się Rax skończy, kładziesz, budujesz Lancera i budujesz kolego Tureta. Dobra. I jednocześnie robisz ciągle workery z dwóch baz, nie? Dobra. Tutaj 12 będzie zaraz, to potem już do gazu, czy? Dalej do naturala idzie wtedy z mainu. Gaz dopiero zbierasz, gdy przy trzecią będziesz kładzieć. Aha. Dobra, Lancera. No i Tureta. Bo jak on ci przyjdzie, znaczy on nie przychodzi ci, więc możesz gridować, ale ja nie lubię gridować, bo oni potrafią ci bokiem wysłać pojedynczą jednostkę. No i grasz jeszcze drugiego Lancera i weźmiesz wtedy jednego workera, żeby rozwalał drzewka po prawej, abyś ekspansję sobie odblokował, nie? Czekaj, bo ja mam kłopot ze sterowaniem. Dobra. No, czyli co teraz? Bierzesz workera jednego, nie? I rozwala te drzewka po prawej. Dobra. Dwa trzeba chyba rozwalić. Cztery rozwal, bo ci lancer nie przejdzie. A, dobra. No. I wtedy pulujesz trzy workery. Już po tym lancerze, co teraz wyjdzie, nie robisz więcej. Dobra. Bierzesz jeszcze jednego workera i overcharge dajesz na natural. Nie? I kładziesz CCK w trzeciej. I Tureta obok. Okay. Od razu po CCK-u. Dobra. Czy może sobie zaszybko klikować to. Git. I dalej pompujesz workerki, lancery. I teraz zaczynasz wrzucić 3 workery na gaz i 2 dorzuć tam. 3 na gaz. No i teraz 2 wyjdą teraz z bazy, nie? Jeden i drugi. Okej. Okay. Czy tutaj? Tutaj pewnie. Nie, do maina. Chcesz mieć 5 po prostu. Okay. No i git. Teraz na Luminate znowu i chillujesz. Dokładasz ten Beja i Beja. Chcesz upgrade lancerów. Produkujesz teraz ciągle lancerów i dokładasz Raxy do 6. Albo do 5 i ekspujesz w 4 bazę. Your choice. Dobra, to na razie zrobimy na 3 coś. Czemu ja ich do 9 tutaj? Co się dzieje? Czemu oni źle zbierają w ogóle? Nie wiem, ale powinieneś saturować tam. A, no tutaj właśnie przede wszystkim, bo po 8 może być, nie? Ale potem już lepiej kolejną saturować. Mhm. I upgrade do lancerów od razu zaczynasz i kolejne Raxy, kolejne lancery. I możesz tema i 4, jak będzie 4, pójść kampy robić, nie? Lancerem. A pieskiem sprawdź, co ten chłopak ma. A, lecę właśnie. No i możesz creep campa robić, bo widzę, że trzeciej nie ma. A dobra, chłopak ma dużo armii? Weź spójrz. Jesteś bezpieczny, masz Tureta. Jak będzie szedł w którąś stronę, rzucasz jednego lancera Tureta od razu. Ulepszenie do lancerów.
Co teraz? CCK ulepszy, jak masz ulepszenie lancerów. Dobra, i teraz Supply Depot w trzeciej postaw. Bo Supply Depot możesz zamienić w super baterię. A, o! To jest skill w Supply Depocie, ale to potem. Rób teraz lancery i Creep Camper. O, on idzie po twojego Creep Campa w tym momencie. Bo na mapie widzisz, jak Creep Campy znikają, nie? Aha. To widzisz, że przeciwnik je robi w danym momencie. A faktycznie, widać na minimapie, że ktoś zrobił campa, dobra. Tak. Dobra, tutaj do 12. Oje, tu nie ma. Dobra, coś takiego zrobię. Już będę mieć saturację na trzech bazach. To co teraz? Ile tych reakcji ma być? 5 z tego co pamiętam. Tak, 5 i ekspansję. Kładziesz od jednego lancera od razu do tureta. Na przedniego lancera używasz tego shielda. Tego. Jak będzie się wbijał w ciebie. I w sensie, żeby... I wysuwasz go do przodu, żeby wszystkie... unity przeciwnika targetowała właśnie tego lancera z shieldem na imowie. Dobra. A ty coś dalej robisz, czy same lancery cały czas? Same lancery jeszcze robisz i dopiero jak czwartą bazę zajmiesz wtedy... Aha, bo ty chcesz, żebym zajął tę czwartą, dobra. No tak. Ale tutaj, czy tutaj? Cześć. Ja wolę tą na dole tutaj, bo jest... A, te, tak? Tak, bo masz do niej bliżej, tą lewą stronę w naturalu bronisz. Tą sobie zapisujesz. Dobra, o! To może być słaby pomysł jeszcze. Dobra, 5. Nie możesz z tym walczyć bez problemu. Te lancery z upgrade są silne, w szczególności jak masz... A dobra, ich mi za mało jest. Shield. Założyłem właśnie shielda. Rozwal to tego, co postawi przed chwilą. To? Ten totem, dobra. Cofnij się pod tureta i wstać jednego lancera do środka. I mikrujesz do tyłu. I robisz ciągle lancery, bo ci się pieniądze już zaczynają odkładać. Dobrze. Jak on cię tu atakuje, to jednocześnie możesz zająć bazę w lewym górnym rogu. Polując 4 workery, dając overcharge. Dobra. Okay. I teraz wchodzisz w te gaunty, nie? I baza, dobrze. Ale imba te lancery. Dobrze. I oczywiście, jak będziesz kładł tam bazę, to oczywiście z turetem od razu za kolejką i supply depotem. Aha. A i teraz kliknij tego supply depota w trzeciej, jak będziesz miał taką skończoną bazę, nie? W trzeciej masz bazę supply depota, nie? To zamień go wes. O, rampart jakiś. Atakuje ci bazę, chłopak. Ale turet to broni raczej sam. Sam turet? No chyba może go naprawiać. Ale... Tutaj wchodzimy. Ciekawe, czemu mamy... Nie ma tych wybuchających impów. A wchodź te gaunty bliżej, bo pamiętaj, lancery mają AOE damage. O, i znikają. No i świetnie. Ale impów. Robiąc same lancery i tak wygląda wyższy poziom grania Vanguardem. Dopiero potem w Exo techujesz, jak widzisz, Magmadony, czyli te takie... Chcę kontrować Magmadony Exo, a nie wulkanami? Exo. Bo... Wulkanami nie jesteś w stanie mikrować. Aha. Kajtować, a na Magmadon musisz kajtować. A, dobra. Dlatego, że one szarżują, czy z jakiegoś innego powodu? Już nie szarżują przecież. A, dobra. Magmadony teraz stuptają ziemię i stunują jednostki to. Wokół niej stunowane są. Musisz je kajtować, bo gigantyczne... 120 obrażeń w ciągu chyba 5 sekund a to tak, zadaje. Tak. 30 chyba co tick, czy jakoś tak, czy on coś takiego pamiętam. No i dobrze, poszło ci. Dobra. Czyli musisz kajtować się wtedy, a wulkany to bez upgrade'u, który jest no bardzo zablokowany wysokim tierem, to tak średnio. Mikrowalne unit. A czekaj, która jest zablokowana wysokim tierem? No, bo musisz zbudować faktorkę. No tak. A, że do wulkana, dobra, come on. Tak, i jak chcesz jeszcze szarżę do tego wulkanu, musisz dobudować kolejny budynek, zrobić upgrade i dopiero wtedy ten wulkan staje się jako tako mobilny, ale to jest za duża inwestycja. A powiedz mi jeszcze, czy się robi tych leczących, bo oni wydawali mi się nieźle. Medtechy? Tak, robisz medtechy, ale to dopiero jak zaczynasz dokładać Exo i te, jak to się nazywają. I wtedy, jak Exo dodajesz na Magmadony, dodajesz też do tego medtechy. Jak masz, możesz wcześniej dodać medtechy, jeżeli twoje lancery są dość mocno low, wrzucasz wtedy jednego medtecha do tureta i on leczy wszystkie jednostki wokół.
Okej. Czyli lepiej jest wrzucić tego, co leczy, do tureta, niż lancera, jeżeli on jest, raczej. Nie, jak cię atakują, to lancera wrzucasz, ale jak chcesz wyleczyć po prostu jednostki, to wrzucasz medtecha. Dobra. Energia mu wtedy nie schodzi, nie? No, dobra, to ma duży sens. Fafaf, mega dziękuję za wsparcie kanału, Radek, dzięki też, siema, pozdro, witamy. Dobra, blask dźwięku był taki, że Infernal OP, trochę cicho było. Dobra, witamy wszystkich. Jeszcze tylko zerknę czat, zaraz pociśniemy dalej. Dobra, czy to jeden działa z innym w Stormgate'cie, Fafaft? Nie, na razie gram laterkę, nie? Na razie ciśniemy. Dzięki, Fafaft, za bitsy. Dobra, to go dalej. Ciekawe, czy znowu się zbuguję.